No heja! Cześć! Jak możecie się już domyślić, dzisiaj zajmiemy się jednoczeniem Włoch w Victorii 2. Zaczniemy historycznie jako Sardynia Piedmont. Na starcie mamy nieco mniej niż milion popów, co nie jest najlepsze, ale mogło być dużo gorzej. Literacy mamy dużo mniejsze niż Niemcy, więc tutaj już jest problem. I z punkciorami naukowymi też nie jest najlepiej. Research zacznę chyba od medycyny. Budżet jako tako poustawiałem. I zobaczmy, czy będziemy od razu kasę tracić? Nie, dobra, jest okej. Z tego co widzę, to duża część tutaj tych państw jest podzielona na sferę albo Austrii, albo Francji. Więc fajnie by było przynajmniej jedno z tych państw mieć jako sojusznika. Czekajcie, to jest strasznie dziwne, bo ten stan tutaj ma tą prowincję i te dwie, Sabaudia. Nie rozumiem jak on wygląda, ma taki kształt, że jest co, dwiema oddzielonymi częściami? No okej. Co wiem, to że mogę tam port postawić, więc to jest zaleta. Że on istnieje. A i przydałoby się zrobić sojusz na przykład z Francją. Jako, że tutaj wszystko jest w sferach albo Francji, albo Austrii, więc póki co nie mogę nic podbijać. Sojusz z papieżem? Czemu nie? Być może się do czegoś przyda. Mamy opracowaną medycynę, teraz chyba pójdę prosto w prestiż po to, żeby być może wybustować to na tyle, żeby stać się wielką potęgą. Przed chwilą była tutaj jakaś wojna francusko-pruska, do której po stronie Prus przyłączyła się Wielka Brytania, a po stronie Francji Rosja. Ale musiał to być jakiś humiliation war, bo się właśnie zakończył. Ale ja mogę za to stworzyć sojusz z Francją, hell yeah! 9. miejsce w wielkich potęgach, nie jesteśmy już wcale tak daleko, gdyż na 8. miejscu jest Belgia, więc hehehehe. Chyba nie trudno będzie ich przeskoczyć. Chociaż z drugiej strony oni mają... Nie no, mają mniejszą populację niż ja, więc są w tej samej lidze praktycznie. Więc to jest możliwe. Muszę się tylko upewniać, że wszystkie moje fabryki są subsydiowane. I boostować craftsmenów gdzie się tylko da. Żeby również nasz industrial power wszedł przynajmniej na 8. Ale tak, ciągnie do góry nas głównie prestiż. O, i kolejne 11 prestiżu. Mamy 8. miejsce, więc już niedługo. No i staliśmy się wielką potęgą. Mamy tyle samo dosłownie punktów, co Osmanie. Wow, Francja jest na miejscu serio tak niskim? No dobra. Ale możemy znacjonalizować przemysł. Pytanie, kogo to obrazi? Nie mam pojęcia, ale i tak to zrobię. Francja, nie, ona ma 200 opinii, więc chyba żaden problem. Teraz tylko pobawić się sferą tutaj we Włoszech, może Grecję prędzej czy później dodać i zobaczymy jak to będzie. Bo teraz tak patrzę, no to Austria w ogóle o tą sferę na przykład nie walczy we Włoszech. Bustuje sobie w jakiejś Parmie punkciory, a oni nic nie robią. Rozpoczęła się wojna austro-węgierska. Robią 1 vs 1 i co? I Węgrzy wygrywają, łopanie. Chcą Chorwację i Slawonię jeszcze zabrać. I praktycznie osiągnęli już cel. Nie wiem jak, ale wiem, że Austria raczej nie będzie miała dobrej gry. Absolutnie nie. Slawonia i Chorwacja dostały się Węgrom i są oni niepodlegli. Tak. Oni wcale tak dużo punkciorów nie stracili. Tam chyba ze 40 około na stracie Węgier, więc pod tym względem nie jest źle, ale w praktyce jest bardzo źle, bo teraz są już na łasce wszystkich wokół. Rosji, Prus. Nawet ja będę bardzo szybko od nich silniejszy. U papieża był przewrót, co oznacza, że on teraz nie ma żadnych sojuszników i jest w niczyjej sferze, jak również żadna wielka potęga go nie lubi, więc możemy go zaatakować, jako że gdybym tego nie zrobił, to bym siedział i się nudził. Widzę, że tyle wystarczy, żeby im to zabrać, więc czemu nie? No nareszcie, mogę wywalić Toskanię ze sfery Austrii, więc myślę, że uda się przechwycić spokojnie to państewko teraz. O, mogę Toskanię zinheritować. Łopanie, za darmo. To nawet się nie muszę tym przejmować. W Modenie też nastąpił przewrót i również zostali wywaleni ze sfery austriackiej. Tym razem mogę zwyczajnie ich dodać za chwilę. Oj, jest kolejna wojna. Austria walczy z Węgrami i z Rosją. Co może pójść nie tak? Przy okazji mają też swoich przydupasów jak Bawaria w tej wojnie. Ale coś mi się wydaje, że Rosja ma na tyle ogromną armię, że no Austrii raczej dobrze nie pójdzie. Same Węgry mają większą armię niż Rosja, what the fuck. No cóż, póki co okupacją teoretycznie wygrywają, no ale to tyle. Już niedługo zaczną tracić. Natomiast w Rosji akurat Polska Kongresowa wybuchła, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to całkiem zabawne. A Prusy zaatakowały Austrię, no to oczywiście, że damy wam akces.
bo czemu nie? A, i no Prusy mają też sojusz z Osmanami, więc Austria ma niemały problem, który zamierzam wykorzystać oczywiście. Z Republiką Rzymską mam jeszcze rok trusa, później dodajemy też ich do sfery. Natomiast ciekawe, czy Austria zdąży spaść z Great Powera, bo już jest niżej niż ja. Kurde, Brytole już prawie 1000 osiągnęli, a drugie państwo ledwie 480. No ja mam nawet 215, więc to też nie jest jakoś super. Ale z drugiej strony, czym ja gram? Mam połowę populacji teraz tego, co Prusy mają na starcie. No i Ruscy zabrali Austrii wschodnią Galicję. Ach tak, mamy wojnę francusko-niemiecką, nie zgadnę, Francja z łatwością to przewali. Ta, Alzację Lotaryngię sobie na 100% wezmą, Francja nie ma szans tego wygrać. Chociaż z drugiej strony jest też Rosja i Belgia. Austria dalej jest wielką potęgą, Belgia nie jest, okej, dobra. Już myślałem. Oho! A, dobra, pomyliłem się, jednak Niemcy zostają w tym momencie mocno pobici. A Warscora pewnie tylko z bitew mają, jako że tu trochę Brytoli, widzę, okupuje te tereny. Mnie to tam nie interesuje, nie będę się w to pakował. No, nieźle ich Ruski zokupowali. Nie wiem jakim cudem, bo ci Niemcy powinni być teraz naprawdę silni. Wait, jestem wyżej teraz w wielkich potęgach niż Niemcy. No to nieźle musieli oberwać. O, Niemcy chcą sojusz, co może pójść nie tak. 4 ataku mamy tutaj lidera, więc mogło być gorzej. No w defensie chyba nie mamy ani jednego punkta, ale ja nie zamierzam się bronić, będę atakował, więc i tak jest dobrze. Francja miała jeszcze niedawno sojusz chyba z Rosją albo z Osmanami, ale się na nich wypieli, więc trochę szkoda, bo wolałbym, gdyby oni mieli sojusz z kimkolwiek innym niż Austrią. O i Francja razem z Portugalią walczą przeciwko Hiszpanii, żeby uwolnić państwo Basków. Natomiast Francja chce też Katalonię sobie ukraść. Zwiększmy troszeczkę taryfy, żeby może nie tracić całkowicie kasy, może nie aż tak bardzo, jakieś 30%. Austria nie ma z nikim sojusznika, a nie jest już nawet wielką potęgą, lol. Znaczy jest, ale już niedługo nie będzie. Natomiast Niderlandy są, beka. No dobra, no to wypowiadamy im tą wojnę, wzywamy sojuszników. Osmanie zaakceptują, to najważniejsze. Deklarujemy o unifikację Lombardii. No i wchodzimy. Osmanie dołączyli, Grecja nie dołączyła, jaka szkoda. Ale dwie Sycylie też dołączyły, a oni mają 51 jednostek w tym momencie, więc to chyba trochę problem dla Austrii, którzy nie mają żadnych sojuszników ani nic takiego. W ogóle płacimy za flotę? Tak. Czyli mogę ją tutaj wrzucić i poblokować Austrię albo spróbować ich pokonać. Jak to wyjdzie? Nie wiem, czy oni w ogóle inwestowali coś w flotę. Chyba nie, bo ja też nic nie inwestowałem. Czyli tak, to jest Lombardia, to jest Wenecja, South Tyrol może od razu bym też wziął. South Tyrol to w sumie dwie prowincje są. Ewentualnie od razu Friuli? Ale Friuli to też jakiś kurde głupi stan, co ma dwie prowincje dosłownie, więc nie, lepiej dostać na niego Kora. I tak oto zdobyliśmy Lombardię i Wenetię i teraz możemy kliknąć to i bum, stajemy się Włochami, dwie Sycylie i Papol, czy tam Republika Rzymska, bo tak to się nazwało po przewrocie, zostało wszystko zjednoczone. Co teraz jeszcze możemy kliknąć? Prawo gwarancji? Aha, to daje chyba, nie wiem co, ale to kliknę. Zabaudia jest częścią Francji? Nie, Zabaudia jest częścią Włoch, co wy gadacie? Francuzi głupi, nie dostaniecie tego. Trzeba od razu armię budować. Co tam jeszcze można kliknąć? Italia Irredenta, czyli kory na wszystkie prowincje, gdzie mniej więcej sporo Włochów jest, czyli no właśnie na Triestr. Ktoś mi powie, czemu w niektórych prowincjach, na przykład w Rzymie, jest dosłownie zero klerków i nieważne jak bardzo bym ich nie supportował, to oni się nigdy tam nie pojawiają? To jest jakiś bug HPM-a czy co? Cześć, serio? Węgry chcą zabrać Austrię z Austrii, dosłownie ich stolice, czyli powstaną Węgro-Austria. Czyżby nadeszła druga runda bicia Austrii? Niestety Niemcy są friendly do nich, teraz tak zauważyłem, więc ciekawe czy dołączą, albo może nie, sojuszu ze mną nie wezmą, bo chyba mają z jakąś inną wielką potęgą. Dodam Wargoula jako Kärnten-Stettmark. Jest to dosyć paskudne, ale później powinienem dostać kory na Istrię, Dalmację i południowy Tyrol. I Słowenię być może też po prostu sobie zabiorę, co oznacza, że te granice tutaj będą w przyszłości sporo ładniejsze. Ale chwilowo będzie tak musiało być. Zgodzili się na taki układ? I tak, teraz nasze państwo wygląda lekko dziwnie. Przybyła Francja nareszcie mnie zaatakować. Było się tego spodziewać, jako że mają kory na Sabaudię i tak dalej. Mają sojusz z Belgią,
Nie będą mnie przynajmniej mogli z drugiej strony zaatakować. Więc wystarczy, że siedzimy tutaj w tych górach. Masz ty, błagam, jakiegoś defensa? Nie. Ty masz 3 defensa, dobra, więc wystarczy tutaj wrzucić drugą armię. O, w ten sposób. Powinny i tak 2 armie na pole stać. Więc dzięki temu będziemy mogli... A nie, jednak zaatakowali tą armię, w której mam defensa. Nie wrzucili artylerii zupełnie. Niby mam niewielką organizację póki co jeszcze, no ale to nie jest jakiś wielki problem. Ale z tego co widzę, to głupki i tak Turynu nie atakują, a zamiast tego zaatakują góry, bo czemu nie? I jeszcze raz to zrobią. Nie no, brawo, nawet nie muszę dorzucać tutaj posiłków, przez co Digin jest po mojej stronie, co oznacza, że ich straty będą jeszcze większe. Więc sytuacja ta sama co z Niemcami, jak graliśmy nimi. Przyjemnie się będzie sprawdzało War Analyzera później. Zresztą zobaczmy, czy oni dostawali stack wipe'y, czy mi się tylko wydaje. Nie no, mają 160 brygad, ja mam 120, bo nie mobilizuję się, jako że nie potrzebuję zwyczajnie. A widzę, że Portugalia próbowała się desantować, zresztą Francja też, do Grecji. Nie no, świetny pomysł. Chociaż w sumie to nie jest taki zły pomysł, bo Osmanie i Grecja nie są za bardzo w stanie się bronić. Nie to co ja. O tak, róbcie to kolejny raz. Ja nawet się nie muszę ruszać, o, w ten sposób mogę grać. O, Belgia chce sojusz. No okej, czemu nie? Są oni wielkopotęgą? Proszę, nie mówcie mi. Nie. Niderlandy są. No i Japonia. A my powinniśmy przebić Francję, jak to wygramy, bo stracą prestiż i też wojska tracą na bieżąco. A, oni marnują manpower na granicę z Belgią, tylko że ja ich nie wezwę, no bo serio musicie tutaj trzymać 6 armii, żeby bronić granicę z państwem, które ma jedną? No to znowu wpakują się w 7000 straty do iluś tam. Tak, wyłajpiliśmy im tą armię. Tutaj tracą 6000 do 1000, tutaj chyba 7000 do 500. Więc no idzie im naprawdę dobrze. Oczywiście, że tak. Pokażcie mi, jak się przegrywa wojny po francusku. Bardzo mi się to podoba w ogóle, że w Wiktorii z takiej bitwy można wycofywać pojedyncze armie i nie wycofywać całej armii. Bo na przykład oznacza to, że mogę z takiej bitwy wycofać tego lidera. O Boże, znowu się nie ten lider co trzeba. Czemu ten lider z defensem? A ja nie mam tu lidera z defensem, serio? Się zastanawiałem, bo możesz na przykład takiego lidera z atakiem wywalić, jeżeli gra priorytetuje go ponad defensywnego generała. Robimy na nich humiliata i możemy wracać do państwa, zająć się rebeliantami. Mieliśmy 2 szybciutkie i łatwe wojny. Po pierwsze, razem z Niemcami rozwaliliśmy Rosję i Węgry i wypuściliśmy z nich Banat. Po drugie, była wojna z Francją, w której ukradłem sobie Oran i znowu zapomniałem o tym, że tutaj rebelianci też byli w Maroku. A widzę, że Hiszpania ukradła sobie też część Maroka. Przygotowałem sobie casus belli na Austrię, którym praktycznie na pewno pomogą Niemcy. Oni w teorii nie będą łatwi do pokonania, ale zobaczymy. I pierwsza połowa wojny będzie odbywała się właśnie w ten sposób, że będę czekał, aż mnie te gałgany zaatakują i zwyczajnie będę ich masakrował. A przynajmniej taki jest plan. Jeżeli zaczną się przebijać, no to wtedy zrobię mobilizację i kolejne 500 brygad wejdzie do użycia. Ale liczę na to, że nie będą dostawali na przykład od Węgier akcesu i że będą właśnie tak jak tutaj atakowali w górach. Zobaczmy, mamy dobrego dowódcę chociaż w bitwie? Mamy jeden, no i oni kurde mają gaz, a ja go nie mam. A, tutaj jest gaz atak w directionizmie, czyli rzeczywiście będę miał lekki problem pod tym względem. Chyba, że dam jakiegoś niezłego dowódcę z defensem. Zobaczmy, jak to obecnie idzie. No straty są podobne i tak być nie może zwyczajnie, bo mają znacznie większą armię niż ja. Albo nie, musiałem dostać złego rola, bo teraz jednak tracą 6-krotnie więcej żołnierzy. Więc no trochę się przestraszyłem, ale okazuje się, że stara dobra taktyka stania na górach dalej działa. Tak szczerze, mogę ten war goal osiągnąć z samych bitew, jakbym trochę więcej poczekał. No ale muszę liczyć na to, że będą chcieli mnie atakować. I po to właśnie nie wzywam moich sojuszników, bo Niemcy by se przyszli i ich zokupowali. Takich jak na przykład Rumunię. Która co najlepsze walczy teraz z Węgrami? Zobaczmy, o co oni się biją? O Transylwanię. No Rosja pomaga Węgrom, więc raczej nie za bardzo pójdzie to... A, nie no fajnie. No tak, widzę, że tutaj ktoś zyskał akces. Ale wow, już tyle osiągnąłem tego... Warscora. Niestety pisować muszę z Deutschami. A, i daliby mi południowy Tyrol.
Oj, akurat Francja teraz zaatakowała, a nie, no po prostu świetnie. Przynajmniej jak oni mnie atakują, to wszystkie państwa automatycznie są wrzucane do wojny, ale nie wiem, czy mi to pomoże. Bo ta Hiszpania niby ma 90 brygad, 20 z Portugalii, 40 od Osmanów, Bośnia Hercegowina ma 3 i Serbia ma 8, więc to już takie średnio przydatne. Ale mam pewne wrażenie, że oni i tak mogą więcej mi problemów sprawiać niż pomocy. Nie przebili się nawet w tych górach, ale chcą mi oddać południowy Tyrol, więc dzięki. Ciekawe, ile żołnierzy zginęło o te dwie głupie prowincje. No i teraz powinienem mieć z łatwością wystarczająco armii, żeby Francję totalnie rozwalić. No, tak jak myślałem, Hiszpania jest w tej wojnie tylko po to, żeby dać się siege'ować, ale z tego co widzę, no to warscora mamy dobrego, więc zastanawiam się, czy nie dodać może teraz tej Prowansji. Albo Katalonię zabrać, czyli tą jedną prowincję dla Katalonii. Ale nie. Ja wiem, że oni się dają full siege'ować, ale nie będę za nich wargoli dawał. No i Kolonię mógłbym brać, ale mi się nie chce, więc zwyczajnie weźmiemy Prowansję. Cześć, czemu nie mogę? Czyżbym znowu dżingoizmu nie miał? Nie dodamy żadnych wargoli na tą głupią Francję, więc niestety będzie trzeba wziąć biały pokój. Ale udało im się zokupować połowę państwa, nabić prawie 100% zmęczenia wojennego, kiedy ja tylko zyskałem 30. A to głównie dlatego i tak, że walczyłem wcześniej z Niemcami. Tak się jakoś złożyło, że wsparłem Bohemio-Morawię? Dziwne, ale no chodzi wiadomo o Czechy przeciwko Austrii i rozpocząłem pierwszą wojnę światową. Mianowicie Francja, Niemcy i Austria będą teraz walczyli z tymi wszystkimi zaznaczonymi na jasno niebiesko i na zielono, czyli Hiszpanią, Portugalią, Osmanami, Szwecją, Brytolami, no i mną. W Amerykach praktycznie walki nie będzie, no może poza francuską i brytyjską Gujaną czy jakimiś karaibskimi wyspami. Na papierze mamy dwukrotną przewagę, no ale wiadomo, że duża część z tego to po prostu jest brytyjska flota. Po francuskiej stronie nic nie będę robił. Będę liczył na to, że no Belgia zginie i tyle. Że Brytole coś tam zrobią. Bo jeżeli nie, no to najwięcej co mogę zrobić to po pierwsze wysyfonować niemiecką armię, żeby na mnie wpadła i dała się zabić. O, i teraz Niderlandy też chcą sojusz? Okej. Czyżbyście też chcieli umrzeć? Mogę was zawołać? Mogę, ale nie zrobię tego, bo to będzie darmowy warscore dla przeciwnej strony. Niestety Hiszpania nie poradzi sobie z francusko-niemieckimi armiami. Brytole póki co nie robią prawie nic. Szwecja atakuje Danię, więc tutaj jest akurat jakiś sukces. Natomiast mamy pierwszy atak w górach, który zakończy się porażką Austrii. Miejmy nadzieję, że będzie takich więcej, nie mogę się już doczekać. O, teraz Niemcy zaatakowali. No i jak już nie mają tego gazu i nawet nie mają dobrego lidera, to wiadomo, co się stanie z tą armią. Ło, panie, ale oni nałapali warscora. Czekajcie, co? Portugalia chce w Danii dać komunizm. Nie no, nie ma szans, że my to wygramy. Te inne państwa, które wezwałem do wojny, absolutnie zerują ich nasz warscore. Nawet te wygrane bitwy tutaj z masakrą 80 tysięcy Niemców jakoś bardzo nie pomogą. Ta, dosłownie nie ruszyło się to na milimetr. O, dobra. Jest na zero warscore, wygraliśmy tutaj jakąś wielką bitwę w górach. Marco ma 3 defensa, więc lepiej niech tu zostanie, tylko że jego armia jest... Serio, tracę prestiż za unassignowanie liderów? Poza tym, że jakaś armia 0-0 tutaj przeszła. Tak samo jak mnie, 63 żołnierzy przeżyło i uciekło za moją linię frontu, nie no, logiczne. Śmieszy mnie to troszeczkę, ale Francja dalej nie opracowała obrony na gazy. Co kończy się dla nich zdecydowanie większymi stratami, szybszymi bitwami i większą ilością warscora dla mnie, więc bardzo wam dziękuję. No, Hiszpania daje trochę warscora też okupacji niestety przeciwnikowi. Brytole ze swoją całkiem ogromną armią nie robią absolutnie nic. Ja nie wiem, w niektórych modach z Canterbury do Dunkerki jest zrobiony crossing po to, żeby Brytole byli jakkolwiek przydatni, ale najwyraźniej tutaj to nie jest zrobione. I chyba rozumiem czemu, bo dosłownie ja tą wojnę walczę w tym momencie sam. Niestety, sądząc po tym, jak bardzo moi sojusznicy posysają palidronga, no to chyba nic więcej niż białego pokoju nie zyskam. Chyba, że... zrobimy coś śmiesznego, takiego jak na przykład oddamy jakieś tutaj Erytrę Wielkiej Brytanii, która nic nie zrobiła. Dokładnie. Zgodzą się na oddanie Erytrei plus Great War Capitulation.
tracą połowę swojej obecnej armii przy okazji, jak również będą płacili 25% swoich podatków. Co oznacza, że jak widzicie teraz, nawet pomimo pełnego wydawania kasy na wojska, i tak dostaje sporo kasy. Z reparacji idzie 3000 funtów. Zsilcie to, Niemcy. Najpierw przyszliście zdechnąć w górach po to, żeby mi teraz płacić za to. Nie no, beka, mam sojusznika Portugalię i Niderlandy i teraz walczą i obie mnie wzywają do wojny. A co gdybym tak do nikogo nie dołączył i żebyście głupki sami rozwiązywali swoje problemy? Co najlepsze, Niemcy znowu chcą ze mną sojusz, więc robimy klasycznie po włosku. Najpierw się z kimś tłuczemy, później mamy z nim sojusz. Albo najpierw mamy z nim sojusz, a później się z nim tłuczemy. Zresztą już niedługo będę musiał znowu ich zdradzić, jako że będę chciał ponownie atakować Austrię i kraść im przecież tą Istrię i tak dalej. Pora na odebranie Istrii, ale chyba wezmę Słowenię, żeby lepsze granice były tym razem. Więc weźmy Istrię, zacznijmy od tego. Nie będę wzywał sojuszników, jako że pewnie poradzę sobie sam, bo mam i 4 defensa razy 2, jak również 5 ataku. Więc przynajmniej jeżeli chodzi o dowódców, no to jest genialnie. O kurde, Wielka Brytania też pomaga tym... Nie no, serio, wszyscy kurwa za Austrią. Ech. No dobra, pokażę całemu światu, że Włochy również mogą walczyć samemu w wojnie światowej przeciwko każdemu innemu. Wiemy, że Brytole nic nie robią, bo są Gunwem. Wiemy, że Francja zawsze zabijała się na naszej granicy, więc też nic nie zrobi. Kolonie, jak stracę, mi to w ogóle nie przeszkadza. Więc jedyne co, no to może Niemcom się coś uda, ale raczej wątpię, bo na razie straty 1 do 10 przyjmują epicko na klatę, żeby nie mogli się nigdzie wycofać. I tak, bitwa ofensywna, a ja im robię 10 razy większe straty. Więc, no wiem, że to jest malutka armia i to bez artylerii w ogóle, ale jednak. Kolejną bitwę przegrali, przybywają tutaj Francuzi. Ciekawe, czy oni coś pomogą, pewnie nie. 200 brygad wrzuconych w bitwę, na pewno tego nie przegrają czy coś. A w tym czasie można wprowadzać reformy. Czekajcie, no nie mówcie mi, że Szwajcaria jeszcze dołączy do tej wojny albo im da przemarsz, bo to jest naprawdę dick move straszny. Nie no tak, będą przechodzić przez Szwajcarię. To nie powinno być legalne w tej grze. Jak ja robię sojusz ze Szwajcarią, to zawsze w 3 sekundy mi on znika. Czemu AI może tak zrobić? Ale nie, dalej tracą ogromne ilości żołnierzy w tej bitwie, więc... że tak powiem, wcale im to nie pomaga. Nie no, przegrywają na każdym froncie, więc czy ja mam się czego bać? O, i stracę 20 zmęczenia wojennego, militancji i dostaję bonusy z totalnej wojny. O, widzę, że będą lądowali za mną. I to do tego czołgami. To wcale nie jest zły pomysł, jako że czołgi nie mają w ogóle obrony, więc mogę zrobić coś takiego i dać jakiegokolwiek lidera, na przykład 4 ataku. Wysłać jakieś 2 armie na tą prowincję i ich rozwalić, ale o, tutaj też mogą przyleść od razu. Co za kurde cfele. I tak mnie nie pokonają, mogą próbować jak bardzo by chcieli, wcale im to nie idzie. A i Rumunia jest w tej wojnie, i Banat. Tak, to jest rzeczywiście cały świat przeciwko Włochom. Po prostu, jeszcze tylko brakuje jakichś Stanów Zjednoczonych, bo przecież to jedno państwo, ono nie może dostać jednej prowincji. To jest logiczne przecież. I teraz przeprowadzić atak i wykorzystać gaz przeciwko Rumunii, która jest za głupia, żeby posiadać na to obronę, i przy okazji 5 ataku. No właśnie, tutaj mamy 4 obrony, nie mamy, ale 4 obrony jest gdzieś tutaj. O, to jeden z tych dziadów, którzy wyglądają dokładnie tak samo. No, nie potrzebuję nawet defensywnych kurde bitew, żeby ich rozwalać. O, Austria chce pisować, ale oddaje tylko Istrię. Nie no, nie żartuj. Chociaż obecnie po stratach to się jakoś bardzo nie obawiam, tak szczerze. Nie no, dobra. Chyba za bardzo się przestraszyłem, oni te bitwy w większości i tak przegrywają. Tutaj, o, nie mam dowódcy, brawo. Dowódcy nie ma, a i tak obrażenia oni dostają znacznie więcej. Ja się zastanawiam, gdzie ci Niemcy mają te 500 brygad? O, i oddają mi Istrię i Słowenię, tylko ja naprawdę chcę, żeby ta bitwa tutaj się skończyła, bo jest, a ja tu nie mam nawet lidera. No brawo. Świetny pomysł. 900 tysięcy oni stracili, ja straciłem 40 tysięcy. I tak oto zakończyła się druga wojna światowa. No więc mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał, już zobaczymy się w następnych i tak dalej, i tak dalej, i cześć!